우와. Cześć, widzowie, witajcie w nowym filmie. Powiem wam, że strasznie się cieszę na realizację dzisiejszego odcinka, która to realizacja będzie o pająku, który znajduje się tutaj. Nie wiem, czy wy widzicie, taka mała czarna kropeczka. Pająk ten trafił do mnie dzięki uprzejmości Mikołaja, który podarował mi go w paczce niespodziance. No i dzisiaj odpowiem wam na pytanie, czy to jest prawdziwa czarna wdowa, co to jest prawdziwa czarna wdowa, czy to nie jest czarna wdowa. Postaram się to opowiedzieć w taki w miarę logiczny sposób. No i przede wszystkim spróbujemy tego pająka nakarmić, bo to jest ewenement w hodowli. Mam nadzieję, że materiał wam się spodoba, także lecimy. Pojemniczek z wdową jest gotowy, natomiast potrzebuję jeszcze jednej rzeczy, to są oczywiście kartony, które są przygotowane do różnych wysyłek. Potrzebuję jeszcze tego oto pająka, bo dzisiaj sobie go nakarmimy i spróbujemy to nagrać w jakimś takim fajnym slow-mo. O! No, a teraz już zmieniamy kadr. No to pokażmy sobie naszą wdówkę. Ją chyba już widzicie, tutaj jest. O, może się wyostrzy, no troszkę się wyostrzyło. Widać też ten czerwony znacznik, czyli czerwoną klepsydrę, która jest tak bardzo charakterystyczna dla niektórych gatunków z rodzaju Lotrodectus. No powiem wam, ona jest powelinkowa i robi wrażenie. Okej, to teraz już mamy wgląd na to, jak ona wygląda, tylko teraz jest problem, bo ona zrobiła sobie gniazdo idealnie pod pokrywką, a jak jej to zacznę psuć, jak zdejmę pokrywkę, to ona zacznie latać. No trudno. Nic na to nie poradzimy. O, widzicie, ona jest dość taka szybciachna. No, już zaczęła wariować, bo nie wie, co się dzieje. No to tak, jak ona sobie coś tutaj kombinuje, to może opowiedzmy sobie, o co chodzi w ogóle z tym problemem z rodzajem Latrodectus. Bo dużo ludzi, każdego pająka z czarnym odwłokiem i z takimi chudymi nóżkami, który troszkę tam przypomina jakąś czarną wdowę, będzie nazywał czarną wdową. No nie, słuchajcie, nie, tak nie jest, tak nie robimy, bo ja na przykład jestem takiego zdania, że skoro dany gatunek ma swoją nazwę, to tej nazwy powinniśmy używać tylko i wyłącznie do danego gatunku, tak? Czyli czarna wdowa to połączenie dwóch słów, to jest tylko i wyłącznie Latrodectus magnans, a to, na co patrzycie, to nie jest czarna wdowa, mimo że ona wygląda bardzo podobnie, też ma klepsydrę, wiele gatunków z rodzaju Latrodectus ma tę klepsydrę, ale to nie są czarne wdowy, to są po prostu wdowy. Nie czarne wdowy, tylko wdowy. Mamy też Latrodectus hesperus, na którego zresztą patrzycie, to jest właśnie ten pająk i po polsku on nie ma nazwy, no znaczy poza nazwą wdowa on nie ma nazwy, z angielskiego moglibyśmy przetłumaczyć, że jest to zachodnia czarna wdowa, no ale to jednak nie jest czarna wdowa, tak? Czyli innymi słowy, mówię o czymś takim jak prawdziwa czarna wdowa, co czasem ja też używam i czasem się zdarza, to jest tak naprawdę masło maślane, no bo czarna wdowa jest jedna, jedyna. I ci, którzy coś tam liznęli, jeśli chodzi o temat tychże pająków, wiedzą, że 5 gatunków z rodzaju Latrodectus jest ujętych w pewnym rozporządzeniu o gatunkach niebezpiecznych i są one tam ujęte w 2 załącznikach. Na pierwszym załączniku mamy oczywiście czarną wdowę, tak, czyli Latrodectus magnans. Mamy Karakurta, czyli Latrodectus tredecim guttatus, to jest pająk, którego możemy spotkać na południu Europy. Mamy jeszcze pajączka Katipo, czyli Latrodectus katipo. Ponadto na załączniku drugim mamy 2 gatunki i jest to Latrodectus hasselti oraz variolus. I te 5 gatunków bez odpowiednich zezwoleń, no nie można hodować, tak? To zwykły szary kowalski, tak jak ja, nie może sobie takich pająków wziąć i kupić w sklepie, bo zarówno sprzedaż, jak i kupno tako jest zabronione. Natomiast ten, na którego patrzycie, tak jak pozostałe, ile? 26 gatunków, jest absolutnie legalny, każdy może go kupić i tylko chodzi o to, że no niektóre nie są dostępne w hodowli, bo na przykład są rzadkie lub mało kto je hoduje. Czy taki pająk jest groźny? No nie, no nie oszukujmy się, tak? Ten pająk oczywiście jest jadowity, tak jak wszystkie omatnikowate i tak samo jak czarna wdowa, on posiada no jad, tak? Tylko że czarna wdowa posiada ten jad dużo silniejszy niż Latrodectus hesperus, więc tutaj absolutnie nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Poza tym te pająki, no to nie są ptaszniki, tak? Ptaszniki jednak są dużo bardziej skore do, nazwijmy to, gryzienia i takiego prymitywnego ataku. Natomiast ten pająk jest kompletnie ani defensywny, ani agresywny, on no praktycznie nic nie robi, serio. Ja naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żeby taki pająk nas ugryzł, serio. Ja już abstrahując od tego, że taki pająk no, nie posiada aż tyle jadu, żeby w ogóle cokolwiek zrobić człowiekowi, to na przykład ta samica, na którą patrzycie, ona jest zwyczajnie w świecie no, za mała, żeby jakoś, nie wiem, głęboko pod skórę zatopić swoje helicery. Ona ma te helicery malutkie, więc no, trzeba by naprawdę mocno przycisnąć tego pająka do skóry, żeby on się wgryzł w skórę i żeby ten jad wpuścił. Także tutaj absolutnie nie ma żadnego niebezpieczeństwa no serio, spokojnie, bez paniki. To co? Myślę, że nadszedł ten czas i powinniśmy spróbować naszą wdowę nakarmić.
Wow! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Musimy to zrobić inaczej. Inaczej, inaczej, inaczej. Wow! Słuchajcie, zrobimy tak, ja to nagram, ale nagram to w slow motion, co wy na to? No, to jest plan, kurczę, mogłem wcześniej to ogarnąć, ale no, nagramy to w slow motion. Nie wiem, czy ona się teraz nie wgryza właśnie w bok pojemnika, tak mi się wydaje. Wiecie co, ona przykleiła tego karaczana siecią i teraz chyba nie może go uwolnić. Tak mi się wydaje, że tak to jest. No i co? I będzie powoli konsumować tego karaczana, nie? Ale super, bardzo szybko zaatakowała. Mega. Wow, powiem wam, że naprawdę udało się nagrać mega sztos kadry. Jestem strasznie zadowolony. I skoro to tak dobrze poszło i skoro mamy włączony ten tryb slow motion, to jeszcze chciałbym nagrać jednego pająka w slow motion. Może to się uda, zobaczymy. Wdowę zamkniemy, niech ona sobie konsumuje. Oczywiście, nie? Pyk. Drugim pająkiem, którego nagranie chciałbym... Jezus, co ja powiedziałem? Drugim pająkiem, którego karmienie chciałbym nagrać, jest oczywiście urok Thea Durandi. Jest to samica, którą udało mi się kupić na giełdzie we Wrocławiu. Bodajże to była giełda Animals, o ile pamiętam. I ta samica siedzi tutaj. O, tutaj ma swoją norkę. Karmienie tej samicy, słuchajcie, ja już kiedyś nagrałem. To jest niesamowity spektakl. Możecie to zobaczyć tutaj w filmie. O, tu. Ale urok Thea Durandi to jest taki pająk, który jest dość specyficzny, ponieważ ma specyficzne wymogi odnośnie karmienia. I tutaj z pomocą przyjdzie mi nie to, czyli nie karaczan turecki, którego szczelnie zamykamy i zostawiamy. Tutaj z pomocą przyjdzie mi inny rodzaj karmówki i jest to oczywiście mącznik. Z tego względu, że ten pająk w naturze żywi się właśnie takimi coś a la pełzającymi owadami, czyli na przykład takimi skulicami, czy larwami chrząszczy, czy z tego co wiem jeszcze tam wzbogaconą ma dietę o mrówki. No, to takim robalem zaraz spróbujemy tego oto pająka nakarmić. Ok, mam już wgląd na gniazdo samicy. Problem jest taki, że możemy nagrywać tylko 3 minuty, bo taki jest dopuszczalny limit. No i weźmiemy jakiegoś takiego niedużego mącznika, zobaczymy, może ona się skusi. Thank you.
No dobrze, ale już odłóżmy temat pająków i na zakończenie mam dla Was niespodziankę, jako że 27 marca, czyli za ponad tydzień, będzie potężna giełda w Poznaniu, potężna giełda terrorystyczna, czyli Exotic Fest, na którą tą giełdę ja się wybieram i Was też serdecznie zapraszam. No i właśnie, w związku z tą giełdą, dzięki uprzejmości organizatorów, mam możliwość rozdać Wam 3 darmowe, jednoosobowe wejściówki. Także jeżeli ktoś chciałby tam pojechać, a jeszcze nie ma biletu, a nie chce wydawać kasy na bilet, no to przechodzę z pomocą, tak? I teraz co zrobić, żeby taki bilet wygrać? Pomyślałem sobie, że skoro film traktuje o wdowach, to żeby wygrać taką wejściówkę, to należy mnie zagiąć ciekawostką na temat rodzaju Latrodectus. Jeżeli taką ciekawostkę macie, napiszcie w komentarzu i jeżeli ta ciekawostka naprawdę będzie taka, no, fajna, ryjąca głowę, to oczywiście odezwę się do Was i wręczę Wam wejściówki na tę giełdę. Przypominam, giełda jest w Poznaniu 27 marca. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Myślę, że film Wam się spodobał. Nie wiem, albo i nie. Zobaczymy. Czekam na Wasz feedback. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.